Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj w księgarni wydawnictwa Czarne na ulicy Nowolipki, żeby porozmawiać o twórczości Poli Gojawiczyńskiej. Ja nazywam się Olga Wróbel, prowadzę bloga Kuszojady. Jest ze mną Weronika Murek, pisarka, dramaturżka, eseistka. I może zanim zaczniemy dyskusję, to opowiemy kilka słów o Gojawiczyńskiej, która w okresie międzywojennym, powojennym była pisarką niesamowicie znaną. Teraz właściwie z jej twórczości pozostały Dziewczęta z Nowolipek, tak bardzo hasłowo. Dwukrotnie ekranizowane i raz wystawiane przez Teatr Telewizji. Życiorys Gojawiczyńskiej częściowo zawiera się w jej biograficznych powieściach, właśnie między innymi w Dziewczętach z Nowolipek. Urodziła się w Warszawie, jej ojciec był rzemieślnikiem, z tego co pamiętam, związanym z drewnem, jak to się nazywa? Stolarzem, tak. Dziękuję. Stolarzem. Urodziła się w roku 1896, zmarła także w Warszawie w roku 1963. W międzyczasie mieszkała też na Śląsku, o czym będzie mogła powiedzieć kilka słów Weronika. W trakcie wojny była więźniarką Pawiaka, a konkretnie kobiecego oddziału nazywanego Serbią. Tutaj skrzyżowanie dalej, więc właściwie wychodząc z tej księgarni moglibyśmy sobie zrobić, a właściwie mogłybyśmy sobie zrobić, bo mamy dzisiaj kobiecą publiczność, wycieczkę śladami Gojawiczyńskiej. Jej bohaterów, także myślę, że jeszcze te wątki biograficzne, tak jak powiedziałaś, jeszcze się będą pojawiały, kiedy będziemy sobie przechodziły do tych kolejnych książek, o których dzisiaj będziemy mówiły. Co jeszcze tutaj można dodać? Faktycznie Gojawiczyńska była jedną z takich pierwszych pisarek, czy jedną z nielicznych pisarek właśnie z tego swojego wstępnego okresu, tam powiedzmy właśnie lat 30., która wywodziła się właśnie z takiej klasy robotniczej. To było jednak raczej częściej te opowieści właśnie o pisarzach, pisarkach były opowieściami o osobach, które były z rodzin inteligenckich, jakoś tam szlacheckich czasami, a ona właśnie była taką faktycznie dziewczyną z Nowolipek, która też jakoś za sprawą takiego wsparcia, powiedziałabym, czy za polskiej właśnie, czy naukowskiej, też odnalazła jakąś taką swoją własną drogę do tego, żeby ten jej głos szerzej wybrzmiewał też przez cały czas. No i tak, zastanawiam się, bo faktycznie bardzo ciekawe życie wiodła i takie życie, które aż się prosi o biografię. I myślę sobie, że chyba tak najnaturalniej może byłoby o niej jakoś zahaczać właśnie przy tych kolejnych wątkach i przy tych kolejnych książkach. Więc sobie może do tego przejdziemy teraz. Dobrze, no to myślę, że najłatwiej będzie nam zacząć od Dziewcząt z Nowolipek, w których ten wątek autobiograficzny się silnie wybija. Dziewczęta z Nowolipek to jest książka, zaraz zapytam ciebie, ale dla mnie szczególnie bliska, ponieważ wychowywałam się tutaj na ulicy Nowolipie i to był taki tytuł, który zawsze mi gdzieś tam rezonował. I w późnej podstawówce moja koleżanka miała egzemplarz tej książki, więc ją tam zaczytywałyśmy na śmierć. I pamiętam, że bardzo mi się to podobało, bo to była biografia dziewczynek. Właściwie kiedy to się zaczyna, no to one mają po kilka lat, są chyba 7-8-latkami. Są jeszcze zdecydowanie przed okresem dojrzewania, no i potem dorastają. I to jest też symptomatyczne, że Dziewczęta z Nowolipek były super popularne jako hasło, natomiast w ogóle nie wiedziałam, że istnieje kontynuacja, czyli Rajska Jabłoń. I Rajską Jabłoń przeczytałam dopiero teraz. Oczywiście lektura Dziewcząt z Nowolipek po latach objawiła mi się całkowicie inaczej. Kiedy byłam dziewczynką, no to czytałam to jako taką przygodówkę i powieść o miłości. Dzisiaj widzę w tej książce coś zupełnie innego. Powiedz, jaki był twój właściwy kontakt z Gojawiczyńską? Ja faktycznie znałam Gojawiczyńską, tak jak wcześniej powiedziałaś, bardziej poprzez to hasło Dziewczęta z Nowolipek, które jakoś konotowało mi się z filmem, którego zresztą nie widziałam, o którym wiedziałam, że był po prostu. Ja z kolei 3 lata temu się wprowadziłam właśnie na Muranów i czytając tą książkę właśnie teraz, w zasadzie po raz pierwszy, jakoś też próbowałam sobie, wiadomo, że mówimy o zupełnie różnych przestrzeniach, poprzez to wszystko, co się wydarzyło, co się zmieniło, ale jakoś też takie podejście właśnie osobiste, takiego styku z tym miejscem bardzo mocno też we mnie rezonowało.
To, co też jakoś mnie bardzo właśnie ujęło w tej książce, to znaczy z jednej strony właśnie ta opowieść, właśnie te bohaterki, z których każda jest jakoś inna, z każdą na różnych etapach, w różnych momentach jakoś można się powiązać, zahaczyć, czy właściwie jakoś się rozstać, że do nich się jak gdyby trochę zbliża i trochę oddala na jak gdyby na całej tej trajektorii tego, jak ta opowieść się układa. No właśnie te wątki biograficzne, o których powiedziałaś, czyli właśnie opowieść, która jakoś mnie też bardzo ujęła, kiedy sobie zaczęłam czytać o Gojawiczyńskiej i o jej początkach, i ona z taką bardzo dużą czułością opowiadała o swoim pierwszym spotkaniu właśnie z Gabrielą Zapolską, w trakcie którego dała jej jako bardzo młoda dziewczyna swój zeszycik wypełniony jakimi wstępnymi wprawkami i dostała odpowiedź, którą jeszcze jako taka dojrzała pani też wspominała, w której Zapolska napisała jej pani widzi. Bardzo mnie to ujęło, kiedy znalazłam w książce dokładny cytat, który jest skierowany do Broni, głównej bohaterki, która też jakoś jest bardzo mocno, no, z którą jakąś można wyczuć bliskość między właśnie Gojawiczyńską a tą Bronią, która też właśnie ma tego ojca stolarza, która właśnie otrzymuje taką laurkę od pani, która tak też jakoś ją wznosi w tym momencie, czy jakoś też jej towarzyszy, że jest ta Franka, która bardzo dobrze pisze, i jest Bronia, która widzi. I jakoś to słowo, to zdanie właśnie ona widzi, które jest jednocześnie tym zdaniem, które jakoś nosiła Gojawiczyńska i nosiła ta Bronia, bardzo mocno też mi towarzyszyło, kiedy czytałam jej książki, bo to jest faktycznie pisarka, która widzi, która ma bardzo duże oko, bardzo dobre oko do szczegółu, bardzo takie duże wyczulenie na wszystkiego rodzaju takie doznania zmysłowe tego świata, że faktycznie to, w jaki sposób ona rekonstruuje te światy, ich zmierzch i powstawanie, tą topografię właśnie, wobec której jakoś żyją dziewczynki, to jest coś dla mnie niebywałego i to jest też taki zmysł, którego ona nie traci poprzez te kolejne rzeczy, które pisze, czyli właśnie powieść Krata, która jest takim autobiografizowanym doświadczeniem, jej właśnie doświadczenia bycia więźniarką Pawiaka, czy Serbii właśnie, czy o ile dobrze pamiętam, Stolicy, czyli właściwie niezwykła taka czujność i niesamowita taka no właśnie świadomość tego świata, jakiegoś takiego zapamiętywania tego wszystkiego, że tam się nie warunkuje tych szczegółów tego, co jest ważne. Wszystko w jakimś sensie jest ważne, wszystko, co tworzy tą tkankę codzienności i co ją buduje i wszystko jakby ona bardzo mocno tak próbuje przyszpilać, przytrzymywać przy sobie. I z takim wielkim wzruszeniem też sobie właśnie czytałam te dziewczęta z Nowolipek właśnie w tym kontekście takiego świata, którego już nie ma. Myślałam o tym, że ten świat dziewcząt z Nowolipek zginął na wiele różnych sposobów, bo jakby układ ulic na Muranowie i układ budynków, układ wszystkiego w oczywisty sposób się zmienił ze względu na to, że ta dzielnica była zrównana z ziemią po powstaniu w getcie warszawskim. Natomiast czytając o Gojawiczyńskiej i czytając o dziewczętach z Nowolipek w najnowszym numerze Dialogu, za którego udostępnienie bardzo dziękuję redakcji, w tekście Alicji Nauman i Justyny Szklarczyk znalazłam informację, która właściwie powinna być oczywista w jakiejś lekturze, ale Gojawiczyńska rekonstruuje specyficzny świat z bardzo dużym brakiem, a mianowicie umieszczając akcję na Nowolipkach w dzielnicy północnej, właściwie wycina całkowicie żydowskość tego świata. To jest świat rzemieślników, rzeczywiście biedoty, natomiast biedoty polskiej, robotniczej i takiej proletariackiej. I to jest bardzo ciekawe, że tak jak mówię, ten świat zniknął, ale u Gojawiczyńskiej jakiś kawałek świata znika też. I kolejne zniknięcie to jest to, że właściwie jesteśmy na Muranowie i tutaj upamiętnień Gojawiczyńskiej za bardzo, nie wiem, czy są jakiekolwiek. Wiem, że był plan zrobienia muralu, w którym miałam uczestniczyć, natomiast nie byłam w stanie się dogadać z autorem Dariuszem Paczkowskim, który chciał, żeby był to mural pogodny. Natomiast kiedy czyta się Gojawiczyńską, no to nie można, po prostu byłoby to nieuczciwe. W jej książkach nie ma nic pogodnego. Tak, faktycznie to są książki takie bardzo no nakręcane według zegaru fatalizmu jakiegoś. W zasadzie te wszystkie losy, i to nie jest żaden spoiler, one po prostu ciążą w dół, ciążą ku jakiemuś takiemu, ku jakiejś takiej porażce, czymkolwiek, wobec czegokolwiek by ona nie była. Ale faktycznie ma rację, że ten wątek właśnie takiego wielorakiego znikania i też to, co powiedziałaś właśnie a propos tego tekstu w dialogu. Bo też zwróciłam na to uwagę, kiedy czytałam te dziewczęta z Nowolipek, bo zaczęłam się zastanawiać, w których momentach
te światy jakoś się zazębią, jakoś się przetną. I jedyne, czego się dopatrywałam, to jakieś takie najwyżej wspomnienia, czy bardziej jakieś takie anegdotyczne wtręty, które faktycznie jakoś ci bohaterowie gdzieś tam przywołują, ale bardzo często one są obarczone taką dozą przyłapywania się na tym, że być może właśnie nie powinni na to zwracać uwagę, czy być może właśnie nie powinni mieć jakichś bardzo takich stereotypowych konotacji, które za tym idą, czy jakby cały czas jak gdyby też taki świat, od którego się odwraca oczy, no, w sensie tych bohaterów, którzy tam się pojawiają. Więc to faktycznie są takie małe okienka, które gdzieś tam się pojawiają, a które się... Tam jest taki jeden ciekawy, straszliwy moment właściwie, bo jest jedna żydowska rodzina na Nowolipkach, rodzina Rubinrotów, nie wiem, czy ją pamiętasz. I tam są dwie dziewczynki, ta rodzina jest dość zamożna. Z tego co pamiętam, ojciec handluje z Rosją, więc w okresie przed I wojną światową powodzi mu się znakomicie. I te dziewczynki nie mogą się bawić na ulicy razem z dziewczynkami z biedoty. I jakby jeden powód to jest taki, że są troszkę wyższą klasą, a w którymś momencie one mówią, że ich mama przeżyła pogrom gdzieś w Rosji albo na Białorusi i tak się potwornie o nie boi, że nie wypuszcza ich na ulicę. I to jest właśnie takie okienko, o którym mówisz, że jakby widzimy tę ich rzeczywistość. Tak. Mhm. To prawda. No tak, faktycznie to jest też ciekawe, bo Pola Gojawiczyńska jeszcze po wojnie, z tego co się doczytałam, była taką pisarką uznawaną za autorkę mitu całego właśnie tego Nowolipia, który był mitem bardzo mocno opartym o takie przekonanie, że tutaj żyją ludzie prości, ale dobrzy, ale szczęśliwi, cały czas działający w ramach wspólnoty, wspierający się nawzajem. Jakby może tu jest biednie, ale na pewno jakoś wszystkie powiązania międzyludzkie są bardzo, bardzo mocno widoczne i takie, na których można polegać. Tak jak widzimy, to też jest jak gdyby bardzo konkretnie ustawiany kadr tego, w jaki sposób się widzi tą wspólnotę, w jaki się ją nazywa i jak się chce ją postrzegać. Powiedzmy może kilka słów, bo właściwie przeszłyśmy już do bardziej zróżnicowanych zagadnień, ale opowiedzmy o bohaterkach dziewcząt z Nowolipek. One są zróżnicowane, tak jak powiedziałaś. Natomiast no, mają jakieś cechy wspólne, a mianowicie wszystkie w pewnym momencie aspirują ponad swoją klasę, chciałyby się z niej wyrwać, to też jak wspomniałaś o fatalizmie się nie udaje. I myślałam o nich w kontekście oczywiście twojej książki Dziewczynki, o dziewczyńskości. Nie wiem właściwie jak zadać to pytanie, ale chciałabym, żebyśmy o nich chwilę porozmawiały. Bo mnie bardzo w powtórnej lekturze i Rajskiej Jabłoni i Dziewcząt z Nowolipek zafascynowała postać Kwiryny, która z kolei w dzieciństwie wydawała mi się absolutnie nieatrakcyjna i wszystkie momenty o Kwirynie to były takie, które przelatywałam, że tam dobra, jakby gdzie bronia, gdzie frania. Natomiast teraz jest to dla mnie najbardziej atrakcyjna postać. I chyba też jedyne istniejące upamiętnienie Gojawiczyńskiej na Muranowie, bo cały czas na skrzyżowaniu Smoczej i Anielewicza znajduje się sklep spożywczy Kwiryna, który wielokrotnie zmieniał markę, ajenta i tak dalej, ale ostatnio jechałam i nadal się tak nazywa. Chyba nawet była taka akcja, wobec której się zaangażowali mieszkańcy, że Kwiryna musi zostać na Muranowie. Ale to jest też bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja czytając tą książkę miałam bardzo podobne przekonanie. Nie miałam tego doświadczenia czytania jej właśnie w takim wczesnym wieku. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić z pewnością 98%, że myślałabym tak jak ty. To znaczy, gdzie Franka, gdzie bronia, gdzie są te prawdziwe dziewczynki, które mają właśnie tą jakąś, poszukają czegoś, czego chcą, jednak jakoś próbują gdzieś tam wyrwać do tego ogrodu saskiego metaforycznego. A ta Kwiryna, która gdzieś tam człapie po tej ziemi, bardzo mocno osadzona. I teraz jak sobie o tym czytam, to też wydaje mi się, że to jest najciekawsza, jakaś taka najbardziej też... intrygująca dla mnie postać, którą tam znajduję wśród tych dziewcząt. Właśnie jakiejś też ogromnej siły, która sprawia, że ona nie pozwala sobie właśnie na to, żeby gdzieś tam... która pozwala sobie tylko w zasadzie na to życie, które ma i które też w jakimś sensie wpuszcza ją w jakieś wiry związane z jej życiem osobistym, ale faktycznie jest taką postacią, która nie ma zbyt wielu złudzeń i to jest paradoksalnie jej siła i jej jakaś też w pewnym momencie słabość, bo te złudzenia, czyli ich brak jakoś są zastępowane przez innego rodzaju powieści, które sobie tam niza w głowie. Ale faktycznie też ta opowieść o tych dziewczętach z Nowolipek, tak jak sobie o tym myślałam też, ta opowieść w zasadzie o takim żegnaniu się trochę z przeświadczeniem o tym świecie takim marzeniowym właśnie, w którym faktycznie z jednej strony, one zresztą to mówią właśnie w tej książce, ach,
te książki, które my czytałyśmy, te wszystkie wspaniałe opowieści o miłości, o cudownych mężczyznach, o wspaniałym życiu, którymi nas karmiły te panie na kompletach, te wszystkie rzeczy, w które tak wierzyłyśmy i które tak ich szukałyśmy, gdybyśmy, czemuśmy to robiły? Tam jest taki naprawdę krzyk zawodu. I to też było coś, o czym właśnie kiedyś wypowiadała się Goja Wiczyńska, w tym sensie, że ona też jako osoba mająca doświadczenie właśnie pracy w ochronkach, pracy z młodzieżą, była absolutnie oburzona tym, że się karmi młodzież właśnie tego rodzaju opowieściami, kiedy tymczasem to życie jest jakie jest, bywa surowe i młodzież trzeba jakoś na to wcześniej przygotowywać. I faktycznie te opowieści właśnie, czy ten moment właśnie tego ogrodu saskiego, zaczęłam opowiadać o tym ogrodzie saskim, bo faktycznie w książce jest taka scena, w której te dziewczęta wydobywają się właśnie z tych nowolipek, wychodzą sobie na spacer, obserwują wszystko to, co jest w tym ogrodzie, co wydaje im się tym wyższym światem, tym lepszym światem właśnie, fontanny, posągi, wspaniałe suknie przechodzących kobiet. I ten moment, w którym one wracają do domu i po raz pierwszy się orientują, że czują zapach rynsztoku tych nowolipek, że czują zapach gnijących jarzyn, że zaczynają nagle, zakosztowały tego innego świata i teraz jakoś zaczynają pragnąć, zaczynają pożądać, zaczynają marzyć i jakoś też ich życie zaczyna być przez te marzenia nakręcane w taki sposób, który jakoś też buduje te całe poczucie takiego niespełnienia, a gdzieś w tle jeszcze wybrzmiewa często opowieść matek, czy takich kobiecych postaci, w sensie matron, które tam jakoś się pojawiają, które bardzo często w zasadzie nie mają już takiej opowieści o marzeniach, nie mają już nawet opowieści o planach, ale mają jakieś takie swoje strategie przetrwania, które jakoś próbują przerzucić na te córki, a propos tego, że dobrze by było się zdecydować na takie życie, tak je ułożyć, żeby jednak mieć tego męża, fundatora smażonych kartofelków, żeby mieć właśnie ten dom, w którym będzie holenderska pościel, żeby to wszystko jakoś się wydarzyło, to jest maksymalne, czego można by oczekiwać. Więc to zetknięcie się tych dwóch światów, a później jakieś też obieranie się z tego złudzenia, to było coś takiego bardzo poruszającego też dla mnie. W ogóle Ogród Saski to jest niesamowita scena, no bo raz, że one bardzo długo się szykują do tej wycieczki, to jest takie ich marzenie. Dwa, że nie wiadomo, czy w ogóle zostaną tam wpuszczone, bo Ogród Saski to nie jest to miejsce, które znamy dzisiaj, czyli taki ogród przelotowy, tylko tam był dozorca i oceniał właściwie, czy ktoś tam może wejść, czy być może jest za biedny. Plus to, co je spotyka w ogrodzie, no to jest też taka miniatura ich życia, no bo w to jedno popołudnie one też w ogrodzie przyjmują zupełnie różne strategie, że Kwiryna tam się czuje u siebie, ale to dlatego, że ma w kieszeni landrynki i zabrała otłuszczoną paczkę z jedzeniem, jak zwykle może te dziewczyny nakarmić i tam dominować. Z tego co pamiętam, Cechna jest tak miła i układna, że wkręca się w jakiś krąg bogatszych dziewczynek i się z nimi bawi, chociaż jej koleżanki są tym zawstydzone. Bronia widzi, a Frankę spotyka zapowiedź molestowania seksualnego, gwałtu, który też jakoś zdeterminuje jej dalsze życie. Tak, tam faktycznie ta scena kończy się też takim poruszającym obrazem ciemnej męskiej, no, ciemno ubraną męskiej postaci, która gdzieś tam majaczy w tle. I to jest też bardzo ciekawy wątek, który pojawił się w tekście Naumann i Szklarczyk opublikowanym w Dialogu. Wiem, że tak trochę skaczemy po tych tematach, ale tu jest po prostu tego tyle, że właściwie każdą z postaci mogłybyśmy analizować przez godzinę. A mianowicie Franki wpisującej się w kontinuum lesbijskie. Nie wiem, czy spotkałaś się z tą interpretacją tej postaci. A powiedz coś więcej. No właśnie Naumann i Szklarczyk, znowu trzeba by było streścić całą biografię Franki, która się tutaj pojawia, ale Franka najpierw zakochuje się w pani od polskiego. Jest to określone rzeczywiście jako miłość, taka pierwsza dziewczęca fascynacja. Potem jej miejsce zajmuje pani z biblioteki, z wypożyczalni książek. Potem Franka właśnie gdzieś tam się plącze na obrzeżach, ma serię tych bardzo ryzykownych kontaktów z mężczyznami. A finał tej postaci jest taki, że ona pracuje w domu profesorostwa i nawiązuje też taki z jednej strony romans z panem domu, ale z drugiej strony bardzo silną fascynację jego córką. I może dla osób, które tego nie czytały, nie będę już tak totalnie spoilować, natomiast właśnie Naumann i Szklarczyk analizują scenę jej śmierci. Tak, pomyślałam teraz o niej, jak to powiedziałaś. Dobrze, ale to nie będziemy ciągnąć tego tematu. Sygnalizuję państwu, że jest to ciekawy wątek, który właśnie można znaleźć przeanalizowany w piśmie Dialog. Powiedzmy może trochę o topografii tego miasta.
To jest właśnie, tak jak wspomniałaś, zupełne rozdzielenie na te biedne Nowolipki, ogród Saski i takie aspiracyjne przestrzenie. Czyli na przykład, to jest wątek, który też bym chciała pociągnąć, mieszkania tych dobrych pań, gdzie dziewczynki chodzą i są tam traktowane w bardzo specyficzny sposób. I wydaje mi się, że to było dla mnie super ciekawe w Gojawiczyńskiej czytanej teraz, w Dziewczętach z Nowolipek, ale też Rajskiej Jabłoni i pojawia się to w Kracie, a mianowicie to, jak ona ocenia rolę inteligencji i tych wszystkich dobrych pań. W sensie ona do tego podchodzi super krytycznie w wyciąganiu tej biedoty z jej sytuacji. No tak, ona też faktycznie mówi o tym gdzieś tam właśnie w tym wywiadzie, w którym też wspomina te wszystkie książki zbójeckie, które są podsuwane właśnie na kompletach, w ochronkach. Że właśnie ta działalność taka charytatywna, ale w takim wydaniu właśnie tej lektury Dobra Pani, bym powiedziała. Czyli właśnie ABC jakiejś takiej pochylającej się, wiążącej kokardy, ale niekoniecznie lubiącej coś z jakimś takim inną intencją czy innym rodzaju namysłem. Więc faktycznie też ta topografia, ten świat w ogóle, w którym jest ta ulica Marszałkowska, która też pełni dużą rolę właśnie w takim rozgraniczeniu tego wszystkiego. Czyli właśnie mam ten ogród Saski, mamy... Chyba nawet gdzieś tam pada to słowo czy zdanie, że między żelazną a chłodną miejsce traci przejrzystość, ale tym prawdziwym też takim wyznacznikiem jakiejś takiej nieprzepuszczalności jest ta Marszałkowska, która jest z jednej strony właśnie tym takim miejscem bardzo mocnego rozdziału, ale też tym miejscem, w którym jest ta Marszałkowska, trochę jak czechowowska do Moskwy, Moskwy, a z drugiej strony też właśnie wszystko to, co kojarzy się im no z tego rodzaju właśnie postawami, czyli to miejsce, które jest bardzo ciężkie do rozczytania, w którym nawet jeżeli się już znajdzie, to bardzo ciężko jakoś rozpoznać te jego kody, w którym zazwyczaj nie ma też na kogo liczyć, na jakichś przewodników, to są bardziej jacyś tacy, jakieś takie no właśnie no te panie, o których wspominasz. One są takie bardzo chimeryczne, te panie, bo z jednej strony, tu jest właśnie zresztą u Gojawiczyńskiej w Dziewczętach z Nowolipek sytuacja, która przypuszczam była absolutnie zrozumiała w okresie pisania tej książki, może jej pierwszej lektury, ale dziewczynki w pewnym momencie zostają... To jest taki dziwny moment właśnie. Myślałam, że może ty go zrozumiałaś, czy tutaj chodzi o strajk szkolny właśnie i biografię Gojawiczyńskiej, bo jest taki moment, w którym ona mówi, że... pod koniec rozdziału, że Bronka została wydalona ze szkoły i potem one wszystkie do tej szkoły nie chodzą i właśnie ich edukację przejmują dobre panie. I to też pojawia się w biografii Gojawiczyńskiej, że ona po strajku szkolnym w 1905 roku zakończyła formalną naukę. Tak, ja też tak sobie o tym właśnie myślałam. Ciekawe też tym, co pisze Gojawiczyńska, jest takie meandrowanie między dwiema sposobami jakby przyszpiliwania tych takich kluczowych momentów, tych losów, tych dziewcząt. To znaczy z jednej strony w momencie, w którym umiera ojciec, faktycznie pada to zdanie, które jest takim zakończeniem, takim trochę jak u kamienia, dzisiaj umarła matka, ale... Bardzo wiele z tych momentów, tego doświadczenia dziewcząt jest trochę takim doświadczeniem właśnie trochę, które nie jest do końca nazwane. Trochę tak jak gdyby one też szukały sobie języka na to, co im się w zasadzie przytrafiło, co się teraz z nimi dzieje. Wszystko jest takie bardzo naskórkowe, wyczuwalne przez atmosferę, wyczuwalne przez konsekwencje tego, co tam się wydarzyło, bardziej niż nazwane przez autorkę. Tam jest trochę takich luk, właśnie tak. Jakby wypadła jakaś strona z rękopisu. Tak, jest bardzo eliptyczna ta proza, też taka trochę, znaczy rozumiem, że jakoś... próbująca uskoczyć takiemu umoralnianiu w stronę właśnie przerzucenia piłki na boisko czytelnika, żeby sobie coś tam gdzieś dopowiedział, coś tam jeszcze złożył samemu, you do it yourself. Mhm. Wracając do topografii miasta, ciekawe było dla mnie, że one w momencie, kiedy przestają być małymi dziewczynkami i wyrastają z Nowolipek właśnie, stają się mobilne dosłownie i w przenośni i zaczynają wędrować po mieście, to w pewnym sensie już nigdy nie są u siebie, bo u dobrych pań one funkcjonują na obrzeżach, bawią się na klatkach schodowych, wchodzą od kuchni, jedzą na brzeszku stołu, jeżeli państwo mają dobry humor, a jeżeli nie, to w kuchni razem ze służącą, a jednocześnie nie potrafią się już właśnie odnaleźć, tak jak mówisz, wracają z ogrodu Saskiego i nagle widzą, że to miejsce, w którym się wychowały, wygląda zupełnie inaczej. I to jest, wydaje mi się, też taka oś dramatyczna, szczególnie widoczna w Rajskiej Jabłoni, że one... jakby są bezdomne w pewnym sensie. Są to dziewczęta z Nowolipek, ale na te Nowolipki nie mogą już w pełni wrócić. Mam właśnie cytat a propos tego, co teraz powiedziałaś, bo też jakoś sobie tutaj wypisałam. No właśnie, świat zaczął chwiać się pod stopami. Najgorsze było to,
że nie widziały nigdzie pewnego miejsca niewzruszonego, na którym można byłoby stanąć. W domu nie zajmowano się już nimi, ponieważ tam na Marszałkowskiej panie coś obmyślają, jakoś pokierują, ale już to przejście do świata, znowu Lipek na Marszałkowską, z jednego życia do całkiem innego, nie mogło się obyć bez wstrząsów, bez pewnego wykolejenia. Zaczęły pożądać, poczuły zawiść, zapragnęły. Ale one też mówią na przykład o takim zdaniu, że tych Nowolipek nie opuszcza się nigdy bezkarnie. To znaczy, że tam zawsze wychodzi się z jakiegoś rodzaju długiem. Szukam teraz, aha, no właśnie, tu nam za ciasno, za głupio, za ordynarnie. A tam, w tym nowym, lepszym świecie, za mądrze, za chytrze, za fałszywie. I jeszcze, jeśli cokolwiek wyszło dalej, poza ogród Saski, trzeba spłacać dług. Zawsze oni będą spłacali dług, ci z Nowolipek. Rozumiem ten dług metaforycznie, natomiast on pojawia się też w formie dosłownej, bo nie dosłownych pieniędzy, ale dziewczęta z Nowolipek mają rodziny i to na przykład determinuje życie sióstr Raczyńskich, przynajmniej jednej z nich, której właśnie wyuczoną poprzez matkę strategię, w ogóle matka Raczyńska to jest też fantastyczna postać. Mama Raczyńska jest wdową po zamożnym tapicerze, ma ładne meble, chociaż nie ma czym wykarmić swoich dzieci. No i oczywiście ma wspaniałą strategię przetrwania, żeby jedna z jej córek przynajmniej wyszła bogato za mąż, co się udaje, i utrzymywała siostry i pomagała matce. To natomiast nie jest jeszcze takie dziwne, ale wspaniałe jest to, jak ją pisze Gojawiczyńska, jak pani Raczyńska potrafi absolutnie wyprzeć wszystko, co nie pasuje do jej wizji świata. Czyli dwie aborcje jej córek. Ona się zachowuje, jakby w ogóle nic nie rozumiała. To, że jej córka wychodzi za kogoś, kogo nie kocha, kto jej nie szuka. To już mniejsza z tym, ale że czemu one się tak źle czują i tak wymiotują? No pewnie coś zjadły. No, nie wiadomo, obie są w ciąży, także to jest fascynujące. Natomiast chciałabym jeszcze wrócić do tego tematu inteligencji, bo to jest bardzo ciekawe w drugim tomie. Właśnie jak one dorastają, właściwie są już dorosłe, jak próbują sobie ułożyć te drogi w świecie. I tutaj wydaje mi się Gojawiczyńska strasznie radykalna, a jednocześnie te fragmenty, które opowiadają o inteligencji, lewicowości, salonach, które próbują modyfikować życie biedoty, wydają mi się szalenie współczesne, bo to po prostu wygląda jak wcielenie jakiejś dyskusji na fanpage'u Krytyki Politycznej. Przeczytam kawałek. I to mówi Bronka, która mieszka sama, stała się kobietą dziwną, zgorzkniałą i osobną i zajmuje się sekretarzowaniem w różnych organizacjach kobiecych i filantropijnych. I Bronka mówi tak. Trzeba było ponadto stać się pewnego rodzaju znakomitością w tym zawodzie sekretarki stowarzyszeń społecznych, aby się utrzymać na powierzchni, bez świadectw ukończenia szkoły, bez języków i bez stosunków. W tych czasach, kiedy panny z najlepszych domów z językami i stosunkami zmuszone były ze względów materialnych jąć się pracy. Trzeba było poznać wszystkie tajemnice tego świadka, adoracje i nienawiści skryte zresztą pod pozorami najlepszego współżycia, różnice polityczne i sojusze, stanowiska mężów i pozycje w świecie towarzyskim, zasięg i wagę wpływów. Tutaj przeskakuje kawałeczek. Trzeba było poznać tę małość pod pozorami szlachetności, fałsz pod oznakami szczerości, pychę, dumę i wyniosłość pod oznakami braterstwa. Trzeba było wiedzieć, że dama zajmująca pięciopokojowy apartament w Alejach bierze cichy, lecz znaczny procent od urządzanych imprez i trzeba było wiedzieć, że ta druga, aczkolwiek oficjalnie nie bierze procentu, ale ma zwyczajnie oddawania wpływów osiągniętych ze sprzedaży znaczka czy biletów wstępu na bal, czy haftów i robótek. Trzeba być z nią ostrożnie, ale nie dać jej tego odczuć, bo ma wpływy. Ta krytyka jest strasznie bolesna dla inteligencji. Jak sądzę, zastanawiam się, jak to w ogóle było czytane. Bo Gojawiczyńska miała też taki... była super popularna, natomiast nie była do końca traktowana poważnie. Nie pamiętam, którego krytyka to była opinia, ale właśnie coś w stylu, że jeżeli to jest literatura popularna o dziewczętach, o dorastaniu, no to oczywiście coś w stylu romansu dla kucharek. I zastanawiam się, czy czytając o Gojawiczyńskiej, czytając jakieś wywiady z nią, natknęłaś się na to, jak ona sama postrzegała recepcję swojej twórczości. Ja faktycznie doszukałam się takich informacji, że kiedy ukazały się Dziewczęta z Nowolipek, te bohaterki były uważane za takie właśnie infantylne, że były bardzo naiwne, że jakoś irytowały.
chociaż no jak gdyby znalazła ta książka już wtedy, na samym początku, wielu czytelników. Ale to, co jest też ciekawe właśnie w Rajskiej Jabłoni, to, że to była też taka książka, która powstawała w kawałkach, znaczy ona ją pisała na bieżąco i też z tego, co się doczytałam, była bardzo ciekawa tego głosu listów czytelników. I oni trochę, no nie chcę powiedzieć, że ją nawigowali, ale też jakoś poprzez swoje reakcje bardzo żywe dawali odczuć to, co jest dla nich interesujące, to czym jakoś też żyją jako mieszkańcy, jako obywatele, obywatelki. I ona też jakoś bardzo mocno brała ten głos z tego, co czytałam właśnie pod uwagę, więc są też ta książka. Ona jest taka bardziej kronikarska, tutaj jest też dużo tak, bieżących wydarzeń, jest zabójstwo Narutowicza, jest przewrót majowy. Tak. Także... Ona faktycznie jest taką, z takim lekkim powidokiem właśnie powieści gazetowej, w dobrym tego sensie tak sobie. Myślałam o tym, że ciekawe jest to właśnie w kontekście tej krytyki pań zespołu. No tutaj w ogóle jakby te wątki lewicowości i całej kariery Ignacego Piędzickiego, który zostaje w końcu ministrem, a wywodzi się też z bogatej, ale rzemieślniczej rodziny. Myślę, że to słabo rozumiemy dzisiaj prawdopodobnie te wszystkie niuanse. Natomiast zastanawiałam się właśnie nad tym, że Kwiryna, o której już wspominałyśmy, paradoksalnie okazuje się chyba, tak jak już powiedziałyśmy, osobą, która, nie wiem czy można o niej powiedzieć, że odnosi sukces, ale że chyba ze wszystkich dziewcząt z Nowolipek w pewnym sensie przechodzi największą przemianę i dzięki temu funkcjonuje dobrze w życiu sama, a także ostatecznie okazuje się tą, no powiedziałabym nie filantropką, bo to nie jest w ogóle cecha Kwiryny, ale przez to, że ona rozumie życie, jest w nim zakorzeniona, trzyma się tego, co zna, a nie tych wybujałych ideałów, to potrafi ostatecznie po swojej przemianie związanej ze śmiercią ukochanego męża poprawić jako jedyna los tych ludzi, którzy są wokół niej. I to mi się wydało strasznie ciekawe właśnie w tej postaci, która jest taka kompletnie niedoceniana, no bo to jest przyziemna, gruba dziewucha, która liczy pieniądze i nosi landrynki w kieszeni. Tak, faktycznie ta przemiana jest jakaś bardzo ciekawa, bo no właśnie, jeszcze na początku właśnie tego małżeństwa i prowadzenia biznesu, czy tam właśnie tej firmy, która tam się pojawia, te jej wypowiedzi, czy jakby to, co przytaczane jest przez Gojawiczyńską jako jej strumień świadomości, czy właśnie spuentowanie, zebranie tego, co ona myśli, to też są takie w zasadzie uwagi, które można by też dzisiaj znaleźć, myślę, w internecie, zwłaszcza kiedy pojawiają się kolejne opowieści typu właśnie socjale i tak dalej, i tak dalej. No Kwiryna w pewnym momencie jest tutaj regularną czyścicielką kamienic. Tak, to prawda, Kwiryna jest krwawą kamieniczniczką. I pozbywa się lokatorów. Tak, i bardzo lubię, bardzo jakoś mnie też zaciekawił ten moment, w którym ona, Roman, idą do restauracji. To też jest taka opowieść właśnie z jednej strony o tym awansie, ale takim awansie, w którym ten frak, który się zakłada, zawsze wygląda jak cudzy na nas. To znaczy jak gdyby mimo wszystko ta Kwiryna doświadcza tego, że mimo ma te pieniądze, ma tą suknię z pięknej angielskiej wełny, widzi, że ta suknia jest jakoś ciekawszego materiału może niż te inne, które tam szeleszczą, ale jakoś cały czas się czuje bardzo nieadekwatna, taka wetknięta do złego domku, do lalala, jak po prostu z innej zupełnie baśni, z innej przestrzeni. I dopiero później właśnie to też jest taka postać doświadczająca trochę przemiany pod takim dickensowskim strumieniem wody. To znaczy faktycznie wydarzają się bardzo radykalne też w jej osobistym życiu rzeczy, które doprowadzają do tego, że ona się faktycznie przewraca na drugą stronę tej monety, przewraca się na jakąś swoją, wywraca się na jakąś swoją drugą stronę tych swoich przekonań, ale faktycznie jakoś, tak jak powiedziałaś, pozostaje na nogach na końcu powieści, a to nie jest często rzecz u Gojawiczyńskiej w żadnym sensie też. Ale masz rację, nie pomyślałam zupełnie o tym kontekście dickensowskim, bo no właśnie, to jest z jednej strony taka szczera przemiana, ale z drugiej strony pasuje do tego Dickensa, no bo Kwiryna nie postanawia nagle właśnie, że ona się jednak zmienia na swoich zasadach, ona nie postanawia nagle, że rozda teraz majątek i będzie żyła tylko z jednego sklepiku, tylko jest dalej bardzo skuteczną przedsiębiorczynią,
z tym, że wciąga właśnie w ten biznes tych ludzi, którymi do tej pory pamiętała. To jest o wiele bardziej subtelne. Tam nie ma tych trzech duchów, ale faktycznie tak jakoś mi się skojarzyło też w związku z jakimiś takim drobnymi też zmianami, które w niej zaczynają zachodzić w tych momentach, w których ona właśnie zauważa, że jej mąż, którego zupełnie jakby wydaje się nie znać, bo jest bardzo skoncentrowana na jego cielesności, jakiejś tej namiętności, którą ma wobec niego, nagle okazuje się, że jest wspaniałym tancerzem, że jest jakiś inny jego dostęp, który ma do życia, jest takim dostępem, o którym ona nic nie wie, więc może ją to zaczyna trochę ciekawić. Może można by było się jeszcze czegoś od niego nauczyć, coś tam jeszcze spróbować innego, oprócz tego, co się samemu już wie i wobec czego się jest przekonany, że na pewno będzie skuteczne, solidne i alles in Ordnung. Ale też to jest bardzo ciekawe, bo ilekroć ona chce wyjść poza te swoje ramy właśnie i czegoś się nauczyć od Romana, znowu jest jak u Dickensa, to jest tak jakby te łańcuchy z pieniędzy ją z powrotem ciągnęły w dół, tak jak w tej scenie, gdzie on widzi duchy bankierów. Że za każdym razem myśli o swoich rodzicach, o swoim wychowaniu, o tym jak się potwornie napracowała, żeby być w tym miejscu, w którym jest. I że te duchowe jakieś, że to, że Roman umie tańczyć, jest przez chwilę fascynujące, ale potem wydaje się jakąś głupotą, bo co z tego, jak rozdaje cukier za pół darmo w sklepie. Tak, tak, tak. Więc szybko się zbiera, dochodzi do siebie, można powiedzieć, z tych wszystkich wycieczek. To jest absolutnie fascynująca postać, tak, moja ulubiona. Dobrze, ale jako autorka książki Dziewczynki chciałabym cię jeszcze oczywiście zapytać o związki, które są między nimi, bo zarówno w Dziewczętach z Nowolipek, jak i w Rajskiej Jabłoni jednak... ta ich rozłożąca się trochę przyjaźń gdzieś tam cały czas się przewija. Myślisz, że one są dla siebie jakimś realnym wsparciem, czy są właśnie tylko... Nie no, są. Ale no właśnie, jak to wygląda? Bo z jednej strony jest to wsparcie materialne. Amalia czuje się w obowiązku tkwić w małżeństwie z aptekarzem, ponieważ musi utrzymywać swoje siostry, może tam pomagać i tak dalej. Kwiryna karmi swoje koleżanki, mimo że zawsze narzeka, że o nie przyniosły nic do jedzenia i że znowu musi o nie dbać. Jak to jest? Zbierają się przy piecu. No właśnie, tam jest jeszcze ta symboliczna scena zbierania się przy piecu i jedzenia ziemniaków. No faktycznie to, co powiedziałaś właśnie o tym takim rozchodzeniu się, czy takich okresach tracenia się z oczu, właśnie też czasami po to, żeby się znów jakoś zebrać i znów jakoś się zetknąć. I dla mnie to też jest taka opowieść, w której cały czas meandruje takie trochę, no poza takim zupełnie pragmatycznym wymiarem właśnie, który wymieniłaś, czy wszystkich rzeczy, też jakiegoś takiego przeglądania się w sobie, które jest o tyle skuteczne, że mówimy o zupełnie różnych osobowościach i dążeniach. I to są dla mnie też takie postacie, które są jakoś ze sobą z jednej strony właśnie bardzo blisko, bo przez to, że dorastały razem, że w jakimś sensie dzieliły bardzo dużą część tego losu, jeżeli nie cały ten los właśnie bycia dziewczyną z Nowolipek, a z drugiej strony właśnie jednak tych różnych temperamentów, tych różnych też sposobów na przetrwanie, tych strategii, które tam są obierane i takiego w zasadzie sprawdzania sobie trochę, przeglądania się w sobie, badania się, w którym jakiegoś takiego określania się na mapie a propos tego, gdzie się jest. Zawsze się gdzieś tam jest na tej mapie, ale też porównywania czy jakiegoś takiego sprawdzania swojego miejsca w tym wszystkim. Ciekawe jest też to, że one się spotykają właśnie na pogrzebach często i to jest ten moment, w którym się... No zastanawiam się właśnie, czy są dla siebie takim oparciem, w którym... można jeszcze wyjść z tych masek i wrócić do tego dzieciństwa. Właśnie z tym mi się kojarzy scena jedzenia ziemniaków. To jest tak jak kiedyś. Natomiast może odejdźmy na chwilę od Dziewcząt z Nowolipek w stronę Kraty, bo to jest też ciekawy świat, w którym z kolei... No bo w Dziewczętach z Nowolipek jednak dużą rolę gra miłość i te związki z mężczyznami, które są jak z jednej strony jakimś narzędziem konstruowania siebie jako osoby, ale z drugiej strony... też no, sposobem wydźwignięcia się z biedy. Samotna kobieta nie ma łatwo. I nie pamiętam, w której książce, bo po prostu czytałam je teraz wszystkie naraz i dość intensywnie. Kto to powiedział? Któryś chyba z ojców mówi do córki, że chce, żeby ona miała wykształcenie, bo widział... Może to w ogóle nie jest Gojawiczyńska. Nieważne. Dobrze, czytałam o scenie, w której ojciec mówi do córki, że on bardzo... Nie, to w ogóle nie była Gojawiczyńska. Już wiem, co to było. Ale żeby córka miała wykształcenie, ponieważ podczas wojny widział zbyt dużo kobiet, które straciły mężów, nie miały pracy, nie miały wykształcenia i stawały się zupełnie bezradne.
I to nie jest fikcja, to jest akurat opowieść o pierwszej kobiecie, która opłynęła samotnie świat, autorstwa Pauliny Reiter. I tutaj jest trochę podobnie, że właśnie te kobiety nie bardzo mogą funkcjonować bez mężczyzn, nie tylko na platformie emocjonalnej, ale też całkowicie pragmatycznej. Natomiast w Pawiaku, na Pawiaku, na Serbii widzimy je od tych mężczyzn oderwane fizycznie. To jest taki mikrokosmos kobiet. Tak, to jest jeszcze, teraz przypomniało mi się, zamykając ten wątek tych dziewcząt, to jest też w ogóle bardzo ciekawy moment, bo ta książka powstaje w latach 30. i to jest ten moment, w którym w zasadzie mamy już coś, co można by nazwać jakąś takim początkiem emancypacji, to znaczy właśnie a propos praw kobiet, mamy chyba konstytucję marcową, która przyznaje równe prawa wyborcze, później ustawy, które wprowadzają równość małżeńską, jakby wszystkie teoretycznie, politycznie, narracyjnie mechanizmy jakoś wydają się działać na korzyść tych kobiet. Tylko że w praktyce właśnie, tak jak powiedziałaś, te dziewczęta są cały czas jakoś uwięzione wewnątrz tych wąskich wież swoich losów. To znaczy jak gdyby jest ten mężczyzna, który w jakimś sensie sankcjonuje żywot, losy tych kobiet. No i jest Krata, która faktycznie, tak jak mówisz, jest taką opowieścią, która koncentruje się na... której bohaterkami są właśnie osadzone w Serbii, na Serbii więźniarki. To jest, tak jak już wcześniej powiedziałyśmy, taka rzecz bardzo mocno autobiograficzna, właśnie związana z doświadczeniem Gojawiczyńskiej. I też jedną z takich ciekawych rzeczy jest to, że ona zaczęła pisać Kratę jeszcze na początku 1945 roku. To znaczy w momencie, w którym wojna jeszcze się nie skończyła oficjalnie, w Berlinie jeszcze trwają cały czas walki. Ta książka już jest publikowana gdzieś tam w łódzkim jakimś dzienniku i faktycznie jest jedną z pierwszych opublikowanych w Polsce powieści opisującą ten okres właśnie wojenny. No i tak, jest taką opowieścią bardzo wielogłosową. No, jest w niej mnóstwo historii, bardzo wiele bohaterek, ale jest to wszystko też opowiedziane czy zrekonstruowane w taki sposób, o którym już wcześniej mówiłam, znaczy z niesamowitym takim wyczuciem, pamięcią do detalu, do szczegółu, do przywołania konkretnej sytuacji, do takiego rozpięcia tego życia, które wiedzie się w bardzo ograniczonej przestrzeni, w bardzo też jakby krótkim przedziale czasowym, który trwa w trakcie właśnie akcji tej książki, że jest to bardzo taka mocno nasycona ta powieść i to, że tam jest tyle bohaterek, też jakoś niespecjalnie przeszkadza, ponieważ też bardzo mocne te historie, te wszystkie doświadczenia tych kobiet sprawiają, że nie traci się tych bohaterek z oczu przez cały czas trwania tej cieniutkiej książki też. Dla mnie w Kracie, której jeszcze nie skończyłam, mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj wieczorem tego dokonać, niesamowite i w ogóle w Gojawiczyńskiej niesamowite jest to, o czym właśnie cały czas rozmawiamy, że z jednej strony no, ona jakby potrafi napisać wszystko w takiej niedługiej powieści. Z jednej strony ma bardzo skomplikowane psychologicznie, świetnie naszkicowane, zróżnicowane bohaterki. Z drugiej strony cały ten plan metaforyczny, w którym znaczy przestrzeń, znaczy ruch, to nie są w ogóle przypadkowe jakby zabiegi, że na przykład w Dziewczętach z Nowolipek one non-stop chodzą. W Rajskiej Jabłoni mniej, w Kracie w ogóle siłą rzeczy, ale że też na przykład tutaj z takim pietyzmem w Kracie jest, z pietyzmem może to nie jest dobre słowo, ale świetnie jest odtworzony sposób funkcjonowania więzienia, bo przyznam, że dla mnie też wychowanej tutaj Pawiak, no to zawsze było jakieś hasło, no, więzienie, jak to może wyglądać. Natomiast tutaj w tej niedługiej powieści, jakby między wierszami daje to niesamowicie dokładny obraz tego, jak to wyglądało. I jeszcze Gojawiczyńska jakby daje radę tutaj wrzucić niesamowicie naturalistyczne obrazy tortur i przesłuchań, którym te kobiety są poddawane. Chociaż znowu samych tych, samej akcji nie widzimy, bo to się dzieje na szucha. One są z tego Pawiaka przewożone w tył i z powrotem. Tak, faktycznie też jako czytelnicy jesteśmy zamknięci, jak gdyby mamy dostęp do takiej historii, do której dostęp mają właśnie obecne tamte kobiety. I tak jak powiedziałaś, faktycznie zrekonstruowane z wielkim takim reporterskim zmysłem całe to życie Serbii, poczynając od czarnej pralni, białej pralni, czyli właśnie tych wszystkich codziennych rytuałów, jakiegoś szukania takich małych szczelin, przez które wpadłoby światło i metaforyczne i nie, bo jednym z takich dla mnie rytmów też wyznaczających z jednej strony tą wspólnotę, ale też przestrzeń właśnie, która jest w tej powieści, jest
te wszystkie momenty, w których one wyglądają przez okno, w których wyglądają po raz pierwszy i nagle, mimo tego, że bardzo dobrze wiedzą, w którym są miejscu, z wielkim zdziwieniem odkrywają gdzieś majaczące właśnie, nie wiem, zabudowania kościoła, że cały czas dopiero sobie uzmysławiają, że bez względu na ten surrealizm, w którym są, ten surrealizm jest bardzo mocno osadzony też tkancem miejsca, jest tu i teraz. I właśnie to, w jaki sposób jakoś się wspierają, żeby każda jedna z drugą mogły wyjrzeć przez to okno, żeby mogły się z kimś pożegnać. Te wszystkie momenty jakoś też wyznaczają jakiś rytm dnia i nocy. I tak jak powiedziałaś, to, co ona przed nami ukrywa, to znaczy bardzo naturalistyczne opowieści o tej przemocy stosowanej, też którą jakoś wyczuwamy też poprzez te relacje, właśnie poprzez to, co te kobiety opowiadają, ale też z wszystkich tych opisów, które tam się pojawiają, a jednocześnie to jest wszystko, tak jak powiedziałeś, zapośredniczone, więc w tym sensie w taki bardzo mądry sposób też przeprowadzone, powiedziałabym. Tutaj w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś o tej zamykającej się przestrzeni, jest rozpoczęcie rozdziału drugiego. Auto sunęło pustymi ulicami cicho i bez sygnałów. Aresztowana, ściśnięta pośrodku między dwoma podoficerami gestapo, usiłowała kątem oczu dostrzec, dokąd ją wiozą. Nie było obojętne, czy jedzie się na Szucha, czy gdzie indziej, ale znane ulice rodzinnego miasta nie dawały się poznać. Ruiny są ruinami. Czy to nie jest Miodowa, a może Bielańska? Tramwaje skręcały ze zgrzytem na jakimś szerokim zakręcie. Czy to nie jest plac teatralny? Nieliczni przechodnie rysowali się malutkimi sylwetkami i w wielkim oddaleniu, jak na jakimś innym globie. Skąd się wziął ów dystans niezwykły? Omal nie krzyknęła, omal nie zapukała w szybę. Tu jestem, tu. Nagle zrozumiałam, że przed godziną jeszcze żyła wewnątrz, w gromadzie, a teraz odcięto ją. I ten sam opis przestrzeni zupełnie surrealistycznej i bliskiej, ale jednak dalekiej. I to nam w sumie ładnie zamyka tę dyskusję o znikaniu, ponieważ o zgrozo rozmawiamy już prawie godzinę. Pojawia się w Stolicy, gdzie ludzie... Stolica zaczyna się 18 stycznia, akcja tej powieści zaczyna się 18 stycznia, czyli dzień po wyzwoleniu Warszawy, do której wracają uchodźcy. I to też jest niesamowite, no bo... Znowu opowieść o zburzonej Warszawie, ale dla mnie jest niesamowicie poruszający ten fragment, kiedy ludzie wracają do miasta, które znają i raz nie są w stanie go rozpoznać, bo jest zburzone, jakby idą pośród morza gruzów i nie są w stanie znaleźć żadnych znaków orientacyjnych, nie wiedzą jaka to jest ulica, nie wiedzą czy już są na gruzach swojego domu czy nie. A dwa, że właśnie samo to przemieszczanie się znowu w nawiązaniu do tego, jak Gojawiczyńska pisze o ruchu i jakie to jest znaczące, jest niesamowicie utrudnione, ponieważ raz jest olbrzymi mróz i tutaj znowu coś, o czym my chyba nie pamiętamy, jest taka niesamowita scena, jak ludzie idą przez Wisłę i zamarzniętą Wisłę i Gojawiczyńska pisze, że mróz gryzie ich w stopy przez podeszwy, więc jakby ten marsz jest utrudniony na tym poziomie, a dwa, że wkraczają w morze gruzów, przez które znowu nie da się maszerować. Miasto jest zaminowane, to nie są ulice, to nie są ścieżki, tylko... Ta podróż jest trudna i psychologicznie, i fizycznie. I znowu, tak jak mówię, nie mogę się nadziwić nad tym pisarskim kunsztem i po prostu chce mi się rwać włosy z głowy, gdzie są dzisiaj autorki, które by potrafiły napisać tak porywającą obyczajówkę, która gra na tylu poziomach. W sensie niewątpliwie są, ale... To jest też fantastyczne zupełnie, jak ona właśnie portretuje te bohaterki, bohaterów. W zasadzie... Tam nie ma wkładania czarnej i białej czapki, żeby czytelnik mógł się zorientować, kto jest dobry, a kto zły. My czujemy jak gdyby jakieś swoje poziomy bliskości, czy jakiegoś takiego większego zrozumienia wobec niektórych z tych postaci, ale w zasadzie jakby to, co dla mnie jest też takim dominującym motywem w kracie, to jest, no dobrze, teraz mówimy też o strategii tego, żeby przetrwać, one są bardzo różne, ale to nie jest tak, że ona pokazując te wszystkie właśnie kobiety w tych wszystkich też książkach, właśnie nam to bardzo jasno wskazuje, czy nazywa, co powinniśmy myśleć jako czytelnicy. Tylko w zasadzie mamy takie doświadczenie z jednej strony wspaniałych portretów psychologicznych, ale takich portretów, które sprawiają, że mamy wrażenie właśnie obcowania z żywym człowiekiem, który, wobec którego my, któremu my musimy wyjść w pół drogi, a nie ktoś nas na ten punkt spotkania po prostu dowozi taksówką. Chciałabym jeszcze, żebyś powiedziała dwa słowa o tym śląskim epizodzie i w twórczości, i w życiu Gojawiczyńskiej, bo o ziemię Elżbiety jeszcze nie zdążyłam osobiście zahaczyć.
Ja tylko tak krótko powiem właśnie, bo też to jest dla mnie ciekawe, cała ta opowieść, to znaczy Goja Wiczyńska, która znalazła się nagle na Śląsku, znaczy też nie nagle, ponieważ tutaj mówimy o 31 roku, w którym ona dostaje wsparcie ze strony Zofii Naukowskiej, która załatwia jej jak gdyby stypendium właśnie, żeby mogła tam pojechać i tworzyć. Dlatego też, że no Śląsk jest takim nowym trochę w Polsce. Trochę trzeba jakoś, ludzie są ciekawi, jacy tam są mieszkańcy, co tam w zasadzie się wydarzyło po przyłączeniu Śląska znowu do Polski. Więc Goja Wiczyńska wraz z mężem wyjeżdżają do Piekar Śląskich i zamieszkują w domu takiego przedsiębiorcy, który zajmuje się sprzedażą dewocjonali. I mówię o tym dlatego, że właśnie ta książka Ziemia Elżbiety będzie z jednej strony taką książką, która chyba najwięcej kontrowersji wzbudzi w całej biografii Goja Wiczyńskiej. To znaczy z jednej strony będzie wielki konflikt właśnie z tym jej gospodarzem, który poczuje się beznadziejnie i bezwstydnie opisany ze wszystkimi wyjawieniami sekretów i kuchni sprzedawcy dewocjonaliów. A z drugiej strony właśnie ze strony też Ślązaków, o których Goja Wiczyńska jest zresztą bardzo uczciwie sama się na tym przyłapuje. To znaczy z jednej strony faktycznie pisze o nich jako o takich ludziach, którzy chcą tylko tu z tego i napić się kawy, a z drugiej strony mają pecha, bo przyjeżdża teraz do nich właśnie ktoś z Warszawy i teraz na nich patrzy właśnie jako na tych, którzy chcą tylko tu z tego i kawy i będzie o nich myślał jako o właśnie jakichś ćwokach. No i że ta historia jak gdyby jest opowiedziana gdzieś tam, no do tego spotkania jakiegoś nie dochodzi, w sensie ani Goja Wiczyńska nie czuje jakiegoś spełnienia wobec tej książki, też na Śląsku nie jest ona zbyt dobrze odbierana, ale to też faktycznie jest taka książka, w której ona się cały czas, tak jak powiedziałam, przyłapuje na tym, że jeżeli faktycznie zdarza jej się wziąć drogę na skróty i gdzieś tam zaokrąglić jakieś zdanie, żeby ono jakoś ładniej wybrzmiało, to jakoś też wrzuca te przeciwważniki, że właśnie zauważyć, że no tak, ona jest jednak z zewnątrz i też przede wszystkim na tym, na czym się koncentruje, to na tym, na co ją interesuje publicystycznie, to znaczy ta opowieść właśnie o ciężkiej pracy, o właśnie takich małych życiach, bo tak naprawdę Goja Wiczyńska jest też wspaniałą pisarką właśnie tak zwanego małego życia, to znaczy tej codzienności, która się wydaje, że tam się nic ciekawego nie wydarza, bo życie najczęściej, a najczęściej mężczyzn jest rozpięte między wielkimi wydarzeniami, wielkimi wybitnymi postaciami. A ona właśnie podnosi do rangi sztuki właśnie to, co jest takie najzwyklejsze. I myślę sobie już tak trochę zaokrąglając też moją wypowiedź, a może też całą dyskusję, że to jest też coś, co bardzo, bardzo mnie ujmuje w tym wszystkim, co ona pisze. No właśnie teraz, jak to powiedziałaś o tym małym życiu, to przypomniało mi się, że nie porozmawiałyśmy o wątku ubrań u Goja Wiczyńskiej. Ale to jest temat na kolejną godzinną dyskusję o tym, jak się ubierają jej bohaterki i co znaczy jedwabna haleczka tak aptekarzowej. I też jak mówisz o tym Śląsku, no to przypomniała mi się Ewa Szelburg-Zarembina, o której chciała po prostu... Marzę tutaj głos do Księgarni Czarnego, żebyśmy poczytali kiedyś wspólnie Ewę Szelburg-Zarembinę, która też jest fatalnie zapomniana, a była fantastyczną reporterką, publicystką, też niesamowicie ciętą. Dobrze, niestety liznąwszy Goję Wiczyńską musimy kończyć. To, co mnie martwi, to to, że Goja Wiczyńskiej nie ma już praktycznie w warszawskich bibliotekach. Kiedy szykowałam się do tej dyskusji, sobie pomyślałam, że super, pójdę i nawypożyczam. Okazało się, że absolutnie nie. Ona jest z bibliotek wycofana. Natomiast to, co jest dobre, to to, że jest jej masa na Allegro i cały czas można ją kupić po złotówce, po 2 złote. I można z tego skorzystać, bo wznowień nie ma, więc niedługo nie będzie jej nigdzie, kiedy antykwariaty internetowe też ją przemielą. Ostatni dzwonek. Ja pozwolę sobie tutaj być głosem publiczności, bo jednak jesteśmy w gronie dam i dziewcząt. I moim zdaniem ten wątek z ubraniami zabrzmiał bardzo intrygująco. Może gdybyście po kilka zdań jednak powiedziały o tym. Wydaje mi się, że to jest coś ciekawego. No dobrze, no nie będzie niespodzianką, że ubrania też są tam straszliwie znaczące i są to, co kto nosi i to, jak się w tym czuje, jest wyznacznikiem statusu i różnicuje je nawet w obrębie tego, co wspomniałaś, tych dobrych, homogenicznych ludzi pracy z Nowolipek. Na przykład Franka, która mieszka w suteranie i pachnie wilgocią tak bardzo, że odbiega nawet od standardów tej biedy i kiedy siostrom Mossakowskim powodzi się nieco lepiej i mogą iść do zachęty
i Bronia mówi właśnie empatycznie, że zabierzmy Franię, no to pani Mosakowska, która sama jest opisywana jako osoba, która nie może doszerować rąk od obierania ziemniaków i tak dalej, mówi, że no nie, że jakby są jakieś granice i że ten zapach wilgoci nie przejdzie. I jest też ciekawa historia jakby pończoszki aptekarzowej, to jest dość oczywiste, ale historia kołnierzyka Janki, nie wiem, czy ją pamiętasz. Janka to jest postać, która w ogóle znika, to jest ciekawe. I to zastanawiam się, gdzie tutaj jest biograficzne doświadczenie Gojawiczyńskiej, bo rodzina Gojawiczyńskiej w 1914 roku wyjechała do Rosji w ramach bieżeństwa, jeżeli można powiedzieć, że to są ramy. I tutaj też Janka jest jedyną z dziewcząt z Nowolipek, która pojawia się w pierwszej części, znika i w drugiej części właściwie nie powraca, nic o niej nie wiemy. Pojawia się tylko jakiś jeden list niegramatyczny, który wysyła do matki, natomiast zostaje zupełnie wymazana. I historia kołnierzyka. Przepraszam, miałam obliczony głos na godzinę. Wyczerpał się. Historia kołnierzyka jest też taką historią właśnie o zderzeniu tej biedy z bogactwem. Bo chyba od początku jest podkreślane właśnie, że Janka lubi się tak przystroić trochę ponad swoją klasę i kiedy dziewczęta zaczynają chodzić na komplety do bogatych pań, to Janka trafia do pani, która właśnie ma dużo fatałaszków, to się u niej jakoś wala, natomiast to jest trochę jak baśń, taki motyw baśni, który nazywa się Córka Matki Boskiej, że jakby... Po prostu, przepraszam, rozbudowałam tę metaforę. Dobra, płynę do brzegu. W baśni Córka Matki Boskiej, to jest typ baśni, pojawia się coś takiego, że dziewczynka zostaje przygarnięta do domu Matki Boskiej. Są tam piękne pokoje, może wszystkiego dotykać, może się wszystkim bawić. Jest jeden pokój, do którego wchodzić jej nie wolno. No i oczywiście dziewczynka tam wchodzi, zostaje ukarana. I tak samo jest z Janką. Ona zostaje przygarnięta na komplety, pani ją karmi, uczy, jest bardzo dobra, natomiast mówi coś takiego, że... No Janko, wszystkie dzieci u mnie kradną. I jakby już wiemy, co się stanie. Janka kradnie kołnierzyk, przystraja się w niego, pani to dostrzega i Janka zostaje wyrzucona z tego raju. Po czym całkowicie porzuca naukę, po czym w drugiej części znika. W ogóle tak sobie teraz pomyślałam też, że ten motyw właśnie takiego trochę marzeniowego podejścia właśnie do tych elementów garderoby, do sukienek, do tego, żeby się jakoś móc przeistoczyć w taki najprostszy sposób dostępny. To jest coś takiego, co jest bardzo częstym też wątkiem w takich powieściach typu właśnie coming of age, bo zaraz sobie pomyślałam też o tym motywie choćby Ani z Zielonego Wzgórza. Tak, wielkie marzenie o bufiastych rękawach, czy o tajemniczym opiekunie i tej bohaterce, która jakoś z wielkim takim podnieceniem przesuwa mu wszystkie właśnie... No to już suknia kopciuszka, w swoim baśniowym motywie osadza. No. Tak. Więc jakoś mnie też to od razu skojarzyło, ale też sobie pomyślałam, że oprócz tych ciuchów to jest jakby bardzo super pokazane właśnie w dziewczętach także na podstawie jakby tych rzeczy, które tam się znajdują na talerzach. Jak gdyby każdy, ta codzienność jest bardzo wyzyskana w takim sensie z jednej strony meblowania przestrzeni, a z drugiej sensie trochę właśnie takiego pokazywania psychologii postaci, ale też pokazywania jakby tego świata i tego, w jaki sposób ona tam jest używana i doceniana też poprzez to wszystko. To jest też ciekawe a propos to, co powiedziałaś o talerzach. No mówię, tutaj te wątki można ciągnąć w nieskończoność. Wątek pani Raczyńskiej, która wszystkim absztyfikantom Amelii mówi, że bardzo przeprasza, ale nie ma nic do herbaty wyjątkowo. Jakby ona nigdy nie ma nic do herbaty, ale ci panowie zaczynają przynosić ciastka i słodycze. Natomiast mama Raczyńska w charakterystyczny sobie cwany sposób uznaje, że słodyczy już dość. Jak ich podpuścić, żeby zaczęli przynosić jakieś szynki i sery? I oczywiście jej się to udaje, ponieważ jest kobietą przedsiębiorczą. Albo no, nie wiem, sam motyw testamentu aptekarza, który zostaje odnaleziony w koronkowej bieliźnie Amelii, przywiązany różową wstążeczką. No niesamowite to jest, mówię. Mogłybyśmy zrobić oddzielną dyskusję o ubraniach u Poli Gojawiczyńskiej. Jedzeniu, butach, jest tego masa. Albo tym właśnie, jak oni się przemieszczają po mieście. No bo najpierw dziewczęta z Nowolipek chodzą, potem pojawiają się samochody i samochody też u Gojawiczyńskiej znaczą.
Tak, także no, bardzo zachęcam do, normalnie bym poleciła zejście na dół do księgarni, ale w tej sytuacji szybką wycieczkę na Allegro i za 50 zł można sobie kupić tonę Gojawiczyńskiej. Tutaj też padło takie pytanie, kto dzisiaj tak pisze? I trochę Olgo wyraziłaś wątpliwość, ale z drugiej strony tam się pojawiła taka perspektywa, że jednak gdzieś może jakieś ślady są. I może ja bym chętnie się dowiedziała, o kim myślicie, czy kto z takim właśnie wspomnianym przez was pietyzmem, ale też takim talentem opisuje codzienność, no okropne słowa, zwykłych ludzi, jakby swoich bohaterów, tak? Bohaterów, którzy są świetnie napisani, którzy trafiają, których historie trafiają do umysłów, do serc czytelników, z którymi w jakimś sensie być może czytelnicy mogą się utożsamić, a przy tym są jednocześnie postaciami, które gdzieś opowiadają też o rzeczywistości, jakoś ją, nie wiem, punktują, nie wiem, definiują. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Ja się tutaj zaczęłam nerwowo rozglądać po półkach. Same reportaże, bez sensu. Nie wiem i ja nie pokuszę się teraz o taką diagnozę, ponieważ kiedy zadawałaś to pytanie, to wydało mi się też znowu szalenie ciekawe i jakieś genialne ze strony Gojawiczyńskiej, że ona to pisała jednak na gorąco w swoich czasach, o swoich czasach. To co powiedziałaś, że Kratę zaczyna pisać w 1945 roku, Stolicę niedługo po wyzwoleniu. Powieści międzywojenne wiadomo, że ona rzeczywiście opisywała swoją bieżącą rzeczywistość. Natomiast wydaje mi się i to, co powiedziałaś na początku, że to była rzeczywistość jej klasy i ta, której ona doświadczała. I szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy mamy w tej chwili pisarki lub pisarzy, no ale pisarki, powiedzmy, że skupmy się na kobietach konsekwentnie, które na gorąco potrafiłyby opisywać swoją klasę w takim szerokim aspekcie. Bo kiedy zaczęłam myśleć o powieściach obyczajowych, no to u nas jednak pokutuje teraz, albo nie pokutuje, moda na powieści pokoleniowe, więc młode pisarki sięgają po historię swoich babek, matek, no ta częsta triada, że jest babcia, jest mama i jest postać w wieku mniej więcej autorki. Ale żeby ktoś tak na gorąco łapał rzeczywistość jak Gojawiczyńska, to nie wiem, nic takiego mi do głowy nie przychodzi. I żeby to się zgadzało klasowo, no jakimś bardzo odległym skojarzeniem jest pierwsza książka Doroty Masłowskiej, ale no to było ile, 25 lat temu? Wiele lat temu. Może też jest tak, że jak my czytamy o nam w współczesnych czasach i naszym świecie, to my tego tak nie odbieramy, powiedzmy, pomijamy pewne takie oczywistości, tak? Interesują nas pewne szczegóły, pewne aspekty, a tutaj to jest coś takiego jakby odkrywanie na nowo takiego już dawnego, minionego świata, właśnie takie, że mamy po prostu ten taki klucz do przeszłości trochę, jednocześnie ona jest egzotyczna, tak? I tam w zasadzie większość elementów tego świata przedstawionego jest może zaskakująca, no po prostu zwracamy na większy obszar uwagę. Może tak to jest. Właśnie Gojawiczyńska wydaje mi się taka podwójna, no bo zaskakujące są może niektóre szczegóły, tak jak, chociaż nie wiem, czy ubranie pachnące, przepraszam, za klasizm i uproszczenia, ale mieszkam na Pradze Północ i to są takie trochę współczesne Nowolipki jeszcze miejscami, więc właśnie Gojawiczyńska wydawała mi się mało egzotyczna w tym fragmencie, który czytałam o inteligencji, w tym jak Kwiryna traktuje swoich lokatorów, w tym, że Cechna jako samotna matka z dzieckiem musi się gnieździć w jakimś jednym pokoju, bo nie stać jej na wynajem mieszkania w Warszawie. Co właśnie ona mi się wydawała aż zwodniczo współczesna w tym, co pisze. Ja czytałam na przykład biografię pani Marii Kownackiej. I też jakby dużo o tych czasach, o latach 20. i 30. mnie zaskakiwało.
chociażby ten element, że ona nie mogła znaleźć mieszkania dla siebie, tak samo i osoba, ona chyba wtedy była urzędniczką w ministerstwie, pani Maria Kownacka, no też absolutnie było nie do zdobycia jakiś pokój samodzielny wynajęty w mieszkaniu. Trzeba było z kimś dzielić, bo szansa na jakiś samodzielny pokój była znikoma. Znaczy to jest taki niuans, taki element, ale bardzo mnie uderzył, tak? I no, mnóstwo takich drobiazgów. No ja teraz jestem z tym na bieżąco, bo mam koleżankę, która z powodu niemożności wynajęcia samodzielnego mieszkania w Warszawie ze względów finansowych wróciła do Łodzi. Pozdrawiam koleżankę, jeżeli ogląda. Także tak, no tak jak mówię, tutaj trzeba by było jakiegoś tęższego umysłu niż mój socjologiczno-historycznego, ale Gojawiczyńska pisze o latach 20. My żyjemy w latach 20. i to są trochę te same lata 20., że jeszcze wspomnę kwestię aborcji. No, no, nie, oczywiście wiele się zmieniło i tak jak mówię, to może być zwodnicze złudzenie i wrażenie, ale bardzo dużo jest tych punktów wspólnych dla kobiet. Właśnie, ale to też jest coś takiego, że czytamy coś sprzed 100 lat i ta rzeczywistość sprzed 100 lat wydaje nam się właśnie jakaś tak zaskakująco podobna, ale to też na nas działa tak trochę zaskakująco. Także tak. Też tak zwraca uwagę. Bo ja generalnie teraz właśnie twórczość Gawiczyńskiej od paru lat wypływa jakby i dziękuję właśnie dzisiaj za tę rozmowę, no bo jeszcze wielu fascynujących rzeczy się dowiedziałam i naprawdę bardzo bym chciała pogłębić znajomość tej literatury. Czekamy też na biografkę Gojawiczyńskiej. O właśnie, to jest wspaniały temat. Jeszcze mam takie pytanie, bo też jakieś takie sugestie były, jak zapowiadaliśmy to spotkanie. Obydwie gdzieś tam funkcjonujecie na tym rynku literackim, też krytycznym, wydawniczym, powiedzcie, bo rzeczywiście jest tak, że jak przygotowywałyście się do tego spotkania, to niezbędne było sięgnięcie do zasobów tak zwanego rynku wtórnego. I ja nawet jeszcze dzisiaj sobie spojrzałam w hurtowniach, czy a nuż uda mi się zamówić chociażby te Dziewczęta z Nowolipek, no taką książkę, no... No podstawową, tak? No nie ma nic. Nie ma nic, po prostu nawet żadnego szemranego wydawnictwa. Trzeba rzeczywiście szukać na aukcjach internetowych. Ale powiedzcie mi, czy tak głęboko wierzycie, że jest sens, żeby ktoś wydał tę Gojawiczyńską teraz? Co... Rozumiem, że jakoś krytycznie chyba jednak też, z jakimś takim fajną przedmową, z nowym odczytaniem albo z świetnym posłowiem jakiejś badaczki, która by no, gdzieś to, o czym wy też mówiłyście, jakoś wydobyła, żeby w sumie odczarować, tak, i zachęcić. To takie pytanie. No tak jak mówisz, samo wydanie Dziewcząt z Nowolipek po prostu w ładnej okładce nie ma sensu, ponieważ można to kupić na Allegro taniej niż bułkę. Fajne by było rzeczywiście opracowanie krytyczne, ale ja myślę o czymś takim idealnie. W moich marzeniach to byłoby coś takiego, że ktoś bierze Gojawiczyńską i pisze o niej coś takiego jak moja biografia Carson McCullers, którą tutaj macie w księgarni jakieś... Może nie taka sztywna biografia, gdzie znowu po prostu będzie wróżenie z kart, bo pewnie dużo dokumentów już zaginęło i trzeba się będzie domyślać, że a co tam, a jakie miała oczy na fotografii, a kto był jej babcią, tego bym nie chciała czytać. Nie chciałabym też czytać sztywnego dzieła krytyczno-literackiego, tylko właśnie jakieś takie osobiste, trochę dziewczyńskie, trochę sentymentalne, a trochę jednak dobrze umocowane krytyce literackiej odczytanie. Tak jak mówię, ta moja biografia Carson McCullers wydaje mi się fajnym kontekstem. Jeszcze wracając do twojego pytania a propos tego,
czy warto, czy nie. Jakby zgadzam się z Olgą, ale też chciałam jeszcze powiedzieć jakby wszystkim tym paniom, które jeszcze mają tą lekturę przed sobą, że dla mnie to spotkanie to była wielka przyjemność taka czytelnicza. To znaczy nieczęsto mi się teraz zdarza, że właśnie tak jak opowiadałam Beacie wcześniej, po prostu czytam książkę i jakoś mnie tak wciąga, że nie zauważam, że się zrobiło ciemno za oknem. Już w zasadzie powinnam wstać i włączyć światło, ale jeszcze czytam, bo chcę się dowiedzieć, co będzie na następnej stronie, co się tam stać, co one jeszcze wyfasolą, co tam jeszcze możliwe, że się wydarzy. Więc to są tego rodzaju doświadczenia lektury, które też nie są takie częste, żeby ten świat tak wchłaniał, żeby te postacie tak zapraszały, żeby tak mocno się móc zidentyfikować i jakoś też emocjonalnie w to wejść. No tak jak mówię, dla mnie odkrycie, że istnieje rajska jabłoń i ja się wreszcie dowiem, co tam się wydarzyło dalej, chociaż nie z Janką, no to było jak gwiazdka. Po prostu czytałam to trochę tak jak Weronika. I pójdę z tym do wanny i jeszcze poczytam, mieszając zupę i co będzie dalej. Także tak, i tak jak mówię, cały czas się upieram, że Ewa Szelburg-Zarembina zasługuje na takie spotkanie. Dziękuję za inspirację, bo ja rzeczywiście szukam jeszcze pomysłu na jeszcze jedno spotkanie. Mam już jedną kandydatkę, to jest druga. Zaraz porozmawiamy. Porozmawiamy o tym, oczywiście. Tak, każda z kandydatek potrzebuje swojej rzeczniczki. Bardzo Państwu dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, i bardzo Paniom dziękuję za przyjście i udział w naszej rozmowie. I dzięki, że mogłyśmy sobie to poczytać i porozmawiać. Dzięki wszystkim.